Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football w czwartym już odcinku serii Mundial 22. Dziś opowiem Wam o ostatniej drużynie, która nam pozostała w grupie A. Oprócz Kataru, Ekwadoru i Senegalu w tej grupie zagra faworyt chyba tej grupy, Holandia. Zapraszam. Reprezentacja Holandii obecnie zajmuje 8 miejsce w rankingu FIFA. Największymi sukcesami tej kadry jest Mistrzostwo Europy w 1988 oraz Wicemistrzostwo Świata w latach 1974, 78 i 2010. Kadra holenderska jest jedyną, która 3 razy dotarła do finału Mistrzostw Świata i nigdy go nie wygrała. Znanym przydomkiem reprezentacji Holandii jest pomarańczowi, czyli oranie. Reprezentacja Holandii awansowała do Mistrzostw Świata z pierwszego miejsca w grupie po 7 zwycięstwach, 2 remisach i jednej porażce 2-4 z Turcją. Wówczas trenerem reprezentacji Holandii był jeszcze wcześniejszy selekcjoner Frank de Boer. W tym roku kadra rozegrała 8 meczów, było to 6 zwycięstw i 2 remisy. W 2022 jeszcze nie przegrali. Pokonali 4-2 Danię, 1-1 Niemcy, a w Lidze Narodów 4-1 Belgię, 2-1 Walię, zremisowali 2-2 z Polską, później ponownie pokonali Walię 3-2, Polskę 2-0 i na zakończenie 1-0 reprezentację Belgii. Do tej pory reprezentacja Holandii na mundialach grała 10 razy. Jak już wspomniałem wcześniej, 3-krotnie byli wicemistrzem. Warto też wspomnieć, że 4 lata temu, w 2018, nawet nie zakwalifikowali się na ten turniej. Trenerem reprezentacji jest 71-letni Louis van Gaal. Jest to najstarszy trener ze wszystkich, którzy będą prowadzili swoje drużyny na Mistrzostwach Świata. Pracuje w kadrze od 4 sierpnia 2021 roku. W 15 meczach 11 razy wygrał, 4 razy zremisował. Jest selekcjonerem oranie już 3 raz. Wcześniej prowadził kadrę także w latach 2000-2001 i 2012-2014. Wówczas wygrał 27 meczów, 11 zremisował i przegrał 5. W przeszłości pracował też w Manchesterze United, Barcelonie, Bayernie, Ajaxie i AZ Alkmaar. Kapitanem drużyny jest rosły obrońca Liverpoolu Virgil van Dijk, 31-latek, który w kadrze rozegrał już 49 spotkań i strzelił 6 bramek. Jedną z największych gwiazd natomiast jest pomocnik Barcelony Frenkie de Jong. Inni zawodnicy, o których warto wspomnieć, to obrońca Bayernu, który dołączył do tego klubu za 67 milionów w ostatnim okienku, Matthijs de Ligt, także napastnik Barcelony Memphis Depay oraz młody 20-letni pomocnik Bayernu Ryan Gravenberch. Reprezentacja Holandii za trenera Louisa van Gaala lubi grać w formację 1-5-2-3, przechodzącą w formację 1-3-4-3. Najciężej jest zdecydowanie w tej kadrze wybrać bramkarza, ponieważ aż 4 z nich grało w ostatnich miesiącach w tej kadrze. Ja jednak postawiłbym na będącego w dobrej formie bramkarza Freiburga Marka Fleckena. W linii obrony zagraliby Denzel Dumfries z Interu Mediolan, wspomnieni wcześniej Matthijs de Ligt i Virgil van Dijk oraz Nathan Ake z Manchesteru City. Na lewej stronie zagrałby Daley Blind, były piłkarz Manchesteru United, obecnie w Ajaxie. Linia pomocy to Theun Koopmeiners oraz Frenkie de Jong, a trójka w ataku Steven Bergwijn, Steven Berghaus i Memphis Depay. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.